No co jest? Ciężko wstać? Tam jest tak wąsko u góry, żeby dwie osoby usiadły na tych sankach, to jest ryzyko, że albo do przodu, albo do tyłu ktoś odjedzie. Taki jest grzbiet. Pani spojrzy? Woziu, taki. No. Grzbiet, mówisz. Powiedziałam tego dziecka, że to jest chłopiec, a to jest dziewczynka podobno. No, takie czasy. Dobra, idę, bo obiecałam Matyldzie. Dobrze. O, Kara, bo sobie co alternatywne mi się znalazła. No i co, nie nudzi wam się jeszcze? Uhuhu! No szalancja. Co tam? Co tam, Klarucha? Nie przejmuj się ty, to wszystko wyschnie w domu. Wysuszy się. Już idę z tobą, Matylda. Chcesz jeszcze czy nie? No to do dzieła. Wszyscy jedziecie? No i to jest to. Co? No nie ma, nie ma. Wiem. Dzięki. Spoko. Ja też tu jestem. O, przepraszam panią najmocniej. Matko, będę się bardzo pić, żeby się będzie się jeszcze chodzić. No to zaraz idziemy. To zaraz coś kupimy. Poza mi nie opróżniłeś plecach pokazać, że nic nie mam. Słonika miałaś zrobić? Nie. Bardzo fajnie, mogłabym mieć swoje sanki też tu zjeść. Takie leżą dwie pary. O, myślałem, że to nasze. Jedzie. Nie, nasze już nie piszczą. Dwa razy taka górka to była, to by było jeszcze lepiej, nie? Uh-huh. No dobra. Po co hamujesz, kobito? Po co hamujesz? Jeszcze rękawiczki mokre. No. Dałeś.